5 maja wspominamy błogosławionego Sulpicjusza Nuncjusza. Sulpicjusz przyszedł na świat 13 kwietnia 1817 roku w wiosce Pesco Sansonesco, położonej pięknie na ustroniu w górach w pobliżu miasteczka Torre dei Pazzi. Gdy miał ledwie kilka lat, zmarli jego rodzice. Zajęła się nim wtedy babcia Anna Rosaria. Kiedy jednak i tę niebawem zabrała śmierć, 9-letniego chłopca wziął do siebie wuj, Dominik Luciani. Krewny nieuczciwie wykorzystywał chłopca, angażując go do najcięższych prac. Kiedy Sulpicjusz miał 14 lat, z powodu nadmiernej pracy nadwyrężył sobie nogę, tak, że pękła mu kość w stopie. Wtedy musiał przeleżeć w szpitalu przez 3 miesiące. Po powrocie nie zamieszkał już u okrutnego wuja, ale udał się do Neapolu w poszukiwaniu krewnego Franciszka Sulpicjusza. Tu przypadkowo napotkał Feliksa Wokingera, który polubił chłopca jak własnego syna. Niestety, rana zaczęła się boleśnie odnawiać. Wtedy chłopak udał się ponownie do szpitala dla nieuleczalnie chorych, gdyż był to szpital przeznaczony dla najuboższych. Kiedy zacny Wokinger odwiedził go i zorientował się, w jak prymitywnych warunkach przebywają tam chorzy, zabrał ze sobą Sulpicjusza do domu w pobliżu Neapolu. Lekarze jednak nie poznali się na chorobie chłopca. Młodzieniec znosił niewysłowione bóle z heroiczną pogodą ducha oraz poddaniem się woli Bożej. W końcu amputowano mu nogę, lecz bóle nie ustały. W takim stanie Sulpicjusz zmarł 5 maja 1836 roku, mając zaledwie 19 lat. Ciało zmarłego w opinii świętości chłopca umieszczono w kościele rodzinnym w Pesco Sansonesco. Przez 5 dni niezliczone tłumy wiernych, zgromadzone na tym pustkowiu, ściągały z różnych stron, by modlić się przez jego orędownictwo. Malarz Maldarelli wykonał jego wierny portret. Ciało Sulpicjusza zabalsamowano i umieszczono w kryształowej trumnie. Już 21 lat po jego zgonie papież Pius IX ogłosił młodzieńca sługą Bożym. Natomiast w 1891 roku papież Leon XIII wydał dekret o heroiczności jego cnót, a papież święty Jan XXIII dnia 7 marca 1963 roku zatwierdził cuda przedstawione w procesie beatyfikacyjnym i tego samego roku wobec zgromadzonych ojców Soboru Watykańskiego II ogłosił Sulpicjusza błogosławionym. Jest to pierwszy robotnik wyniesiony do chwały ołtarzy. Jego ciężka praca od dziecka, znoszona z poddaniem się woli Bożej, sieroca niedola i cierpienia ostatnich lat otworzyły mu drogę do chwały wybranych. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam, słabym ludziom, Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie, naśladując błogosławionego Sulpicjusza, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.